ten festyn to przede wszystkim możliwość poznania tego, co znajduje się w domu pomocy społecznej. Dom jest zamknięty, wiadomo, że są tam osoby pokrzywdzone przez życie, przez los i nie ma możliwości zwiedzania. Natomiast w tą niedzielę będzie kilka wejść do zamku, żeby zobaczyć, jak wygląda sala rycerska, jak wygląda kaplica, jak wyglądają ogrody te niedostępne dla mieszkańców spoza tego domu i normalnie nasz park przyzamkowy, więc jest w czym wybierać. Mało tego, będzie otwarty również księgozbiór Królewskiego Instytutu Pomorlicznego i będzie można zobaczyć zbiory te, które posiadamy. A park warto obejrzeć, warto zwiedzić, bo jest piękny. Ten, który jest ogólnodostępny, bo czasami ludzie zwiedzają, tak. Natomiast ja oprowadzę ludzi do tej części, gdzie można będzie zobaczyć po kolei, jak wyglądały elewacje tego zamku. Czyli nie tylko z grafita, nie tylko zamek z przodu malowany na żółto, ale również te pierwsze przepiękne malowidła. I dzisiaj wszystkich zapraszam, żeby zobaczyć. A oprócz tego na dużej scenie będą się prezentowały zespoły z Polski, z Ukrainy. Będą artyści z sceny śląskiej. I tak jak pan redaktor powiedział, i będzie Pruska Orecho, ale Pruska Orecho w tym roku dlatego, że to 30 lat od pierwszego naszego występu, który datowany jest właśnie na 23 września. 30 lat jesteśmy już z publicznością i tak chcieliśmy podziękować. Będą niespodzianki, będą nowości, zapraszamy, gastronomia będzie. Będzie można poczuć smak ciap kapusty, czyli punchkrautu, bo będą dziewczyny z koła gospodyń wiejskich. Będzie bogato zaopatrzona gastronomia, będą lody za darmo dla dzieci. A przede wszystkim ja myślę, że będzie świetna integracja, bo będzie jeszcze nam dopisywała pogoda, mam nadzieję, i będzie można zwiedzić to, o czym mówiłem wcześniej.